Kroki. Anna Brejnakowska. Znalazłam porzuconą sieć na piasku, zastawioną na czyjeś kroki. Mewa dała mi znak, że przejdę bezpiecznie. Poszłam więc dalej wzdłuż brzegu uśpionych fal. Dobrze jest mieć swoją mewę na obcej plaży z porzuconą, głodną siecią. A co? Gdyby złapała moje kroki, a nogi poszłyby dalej? A co, gdyby złapała duszę, a serce biłoby nadal? I po co? Gdzie pójdą nogi bez stawiania mądrych kroków? Co zrobi serce? Będzie bezduszne? Pilnuję swoich kroków i duszy, bez nich zabłądzę.